rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i osiągnęła wolność. Chcemy uczynić dzisiejszy dzień refleksją nad historią i współczesnością naszej ojczyzny. Spróbujmy dziś inaczej niż zwykle przyjrzeć się Polsce. Posłuchamy polskich wierszy, pieśni patriotycznych, w których, jak w lustrze, odbiła się los polskiego narodu. Baczność. Chłopacy, ostatni trzeci rozwój tutaj trwał od roku 1795 przez 123 lata, aż do 1918 roku, kiedy do 11 listopada Rada Regencyjna, organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim, przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej dokończył zinternowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując kompletną władzę, ustanawiając go naczelnikiem państwa, powstała Druga Rzeczpospolita. Dziś przyjął Piłsudski. Teraz to prawda cała wypaczeja. Dziś to dla niego czas próby, gdy dawniej ciało mógł być jednak tylko zawsze lekarzem wypadków. Teraz może je w istocie ująć w swe ręce. Piłsudski zmarł na 10 listopada. Więcej do roku. Piłsudski zwolniony 10 listopada 1918 roku z twierdzy w Magdeburgu pojawił się na stacji Warszawy. Był jedynym człowiekiem, który cieszył się wystarczającą reputacją na to, aby móc uratować sytuację. Jego socjalistyczna przeszłość zapowiadała pewne wpływy wśród lewicowych robotników. Wojskowe doświadczenie stwarzało szansę na to, że będzie sobie mógł poradzić z niemiecką władzą wojskową. 11 listopada, w dzień zamieszania broni i końca I wojny światowej, na prośbę Rady Regencyjnej, Piłsudski objął urząd głównodowodzącego. Zaproponował niemieckim władzom wojskowym, aby po prostu złożyły broń i wyjechały pierwszy pociąg, zanim wybuchnął zamieszanie wśród ludności cywilnej. 11 listopada 1918 roku. W nocy była strzelanina. Rano od wczesnej godziny rozbrajali oficerów niemieckich na wszystkich rogach ulic. Ale rozbraja nie tylko milicja na dżitu. Masa broni dostaje się niepewne SD-ko, a nawet po prostu opryszko. Przez cały dzień odbieranie od Niemców majątku wojskowego i przyjmowanie form cywilnych. Przez cały dzień ulica otwórna. Ruch tramwajowy normalny. Wszędzie samochody z naszymi żołnierzami. Piłsudski rozczarował mnie. Witany przez mnie powiedział z balkonu, że jest chory na gardło. Cóż to w takiej chwili? W takiej chwili może kogo obchodzić? Komendantem Warszawy został Jan Mikiewicz. To zdaje się dobrze. Jest już w Warszawie niemiecka rada żołnierzy, która porozumiewa się z Piłsudskim. Wielu żołnierzy niemieckich chodzi szczególnymi znakami, inni Polacy pewnie z białoamarantowymi kokardami u czapek. W tym wszystkim stoi Polska i nikt nie widzi, jaka jest piękna. Nikt nie dostrzega polskiego. Kiedy nocą śpi scena, śnią maszyny tłucze i umilkły pioruny, burze, deszcze sztuczne. Kiedy teatr bez widzów, jak kościół bez wiernych, jest tylko świętym domem tajemnic niezmiernych. Ci, co słońcem zrobili świat migotliwy i świat stworzyli
bardziej niż życie prawdziwe, których wiecznie trwać będą miłość i cierpienie. Schodzą się jako duchy i stają na scenie. Wymówcie, ty, o którym nie wierzymy sami, jak to może naprawdę i był między nami. Ty, który w czas bez wiary i na wszystko duchy przyszedłeś dać świadectwo, że są jeszcze duchy. We wszystkich domach światła rozbłysło świat nocy, uradujcie się w drogach wolności prorocy. Gdzie kat zaciskał stryczek w koło dumnej głowy, gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy. Płyniesz teraz w przeszłości, nie wstrzymana fala, oto się nad Krakowem złoty blask opala. Król Zygmunt milcząc patrzy, jak Wisła się bije, i wtedy dzwon uderzył, ten sam, co dziś bije. A ty, który jedyny może stać się na dźwięku, i w tobie jednym sercem nie zadrży od lęku. Kiedyś ty posłuchał, to nie nadaremno, i sami nam wstałeś, nie boli noc się. Budź ospałych, niech głosem twoim mówi cały, tysiąc lat krwi i potu, i tej ziemi chwały, i marzenia poetów, mogiły żołnierzy, niech więc głowę powyli, kto w cuda nie wierzy. Thank you.
Wielkimi ulicami może Bóg urasta i czujesz, że rozpędną ulica się miasta, że o Bogu się moja groźba położą pod tronem i krzykną wielką ciszą lub głosów miliona. A teraz tylko czasem kobieta zapłacze. Aż nagle na katedrze zagrali krawacze, mariacki cyrafy, czego śpiewają prawdę. A później, później bielą, później amarantę. Później dzielą się bielą i krwią i szaleństwem. Wyrzucają z drób radość i miłość przekleństwem. I dławią się poruszeniem i płakać nie mogą. I nie chrypią, lecz sypią tu radosną trwogą. A ranek, roczny ranek sypia w oczy świnne. A konie, konie walą o ziemię kopytem. Konica ma rabaty pełne galanterii. Lansiery bohatery, czołem kawalerii. Hej, kwiaty na armaty, żołnierze i koni. Katedra oszalała, ze wszystkich się dzwoni. Księża idą z katedry w czerwieni i złocie. Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem, sztandary, sztandary. A on mówić nie może, mundur na nim szalny. Thank you.
Ewa z matką wstała, mimo wrogi mórz. Wstała wielka i wspaniała, w blasku jasnych złóż. Spadły pęta i kajdany, pierwszy nam zdrady dróg, czas wolności znów nam dany. Wrócił nam ją dróg. Nasze pułki, te sokole i nasz biały tak rozwinęły wolne skrzydła w sam to piękny szlak. Niepodległa, z matką stała, niechaj dzwoni dzwon. Niech niebiosa pieśń zginie z wszystkich polskich stron. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Nikt o tym jeszcze nie mówił nikomu, lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. Nie patrz na tych smutnych ruin z walizka. Nie płacz, co prawda łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy, choć śmierć była bliska. Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. Minij bezludne tramwaje w przystanki. Nędzna kobieta ubrana wyłomu sprzedaje chude, blade odważanki. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Wystawy puste i zamknięte sklepy. Życie się skryło chyba w antypodach. Z pudłem grzybyków stoi biedak ślepy. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Baczność. Thank you.
Co? Starczy. I jeszcze raz dziękuję Klasie Trójce i zapraszam na lekcję.